Hej, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami października. Z góry przepraszam za światło. Część z Was pisze, że niepotrzebnie się tłumaczę, bo wiecie, że nagrywamy w warunkach domowych, a część z Was zadaje głupie pytania, trochę głupie według mnie, dotyczące tego, czemu się światło zmienia i w ogóle. Nagrywam w świetle dziennym, od tej strony mam okno, które mnie bije po prostu jakimś dzikim światłem, mimo tego, że jest zasłonięte jedno, a drugie jest niby za daleko. Od tej strony mam lampę, która mnie powinna doświetlić, więc światło będzie raz lepsze, raz gorsze. I jeszcze tytułem... O, widzicie, teraz światło siada. Tak będzie dzisiaj wesoło. Muszę częściej nagrywać, wiecie co, wieczorem teraz, przy sztucznym świetle, ale z drugiej strony chcę korzystać z dnia, tak? Nie chcę tylko wieczorami siedzieć nagrywać. Dobra, mniejsza o to. Jeżeli jeszcze interesuje Was ewentualnie ten, o jakże pomarańczowy makijaż, dniowy taki, to on pojawi się niedługo na moim kanale makijażowym. Dzisiaj miałam ochotę zaszaleć z kolorem pomarańczowym. W ogóle ostatnio mam ochotę na takie intensywne, kolorowe makijaże, więc pewnie więcej się tego pojawi. Przejdźmy do ulubieńców. Pierwszy ulubieniec albo dwóch ulubieńców to będą ulubieńcy muzyczni, póki pamiętam. Dwie piosenki, które absolutnie katowałam cały październik. Nie chcę Wam ich wstawiać tutaj w filmik, żeby nie łamać praw autorskich, ale na dole będziecie miały linki. Pierwsza piosenka, która wyszła już jakiś czas temu, nie jest jakąś super nowością, to jest... wydaje mi się, że pseudonim artystyczny tej wokalistki tak się czyta, ale nie jestem pewna, jeżeli inaczej to mnie poprawcie, to jest chyba Lordi. A piosenka to jest Royals. Myślę, że większość z Was tą piosenkę zna. Fajny tekst, bardzo ciekawy głos i do tego fajne takie basowe brzmienie. Ja uwielbiam tego typu muzykę, więc po prostu jestem w tym kawałku zakochana. Ona też ma bardzo fajny makijaż w teledysku. Link, tak jak mówiłam, macie na dole do tej piosenki. I nie wiem, może jak będę miała czas i jak mi wyjdzie, to nagram Wam tutorial tego makijażu, bo jest dość ciekawy. Natomiast drugi kawałek, który po prostu katuje w nieskończoność, to jest Doda High Life. To jest piosenka, która zwiastuje film Wkręceni. Albo na odwrót, Wkręceni High Life. No nie wiem. W każdym razie link macie też na dole. Świetny kawałek, tekst napisany z tego co wiem przez Anię Dąbrowską. Wykonanie Dody, muzyka bardzo taka... Wiem, że też jest kompozytor, który chyba... muzyka jest napisana przez kogoś, kto chyba też z Anią Dąbrowską płytę napisał. Więc jest bardzo właśnie w takim klimacie Ani Dąbrowskiej ten kawałek. Bardzo taki chilloutowy, fajny tekst, może nie jakiś hiper głęboki, ale fajny tekst. Mi bardzo tak prywatnie się z czymś kojarzy, ale to nie chcę się tutaj za bardzo uzewnętrzniać. W każdym razie taka chilloutowa, fajna piosenka, no po prostu fajna. Mi się wkręciła na maksa, także polecam Wam serdecznie, jeżeli jeszcze żeście nie słuchały, to jest myślę całkiem coś innego. Ostatnio oglądałam taki krótki wywiad, gdzie Doda powiedziała, że cały album będzie mniej więcej w takiej stylistyce właśnie lat mniej więcej 80., więc na pewno kupię ten album, jeżeli będzie on mniej więcej właśnie w takim klimacie. Dobra, to teraz coś do picia. Herbaty. Ja już niedawno wspominałam, że jestem dużą fanką herbat, szczególnie herbaty zielonej, białej i czerwonej i szczególnie teraz, kiedy robi się już zimno wieczorami, a mi jest wiecznie zimno. Pierwsza herbata jest z firmy Lloyd Tea. To jest herbata zielona z płatkami nagietka i kawałkami pomarańczy o smaku opuncji. Ona jest... powoli się już kończy, jest w woreczku, więc trzeba sobie samemu jej nasypać albo do koszyczka takiego do zaparzania wsadzić. Te herbaty z Lloyd Tea są dość mocne, więc trzeba faktycznie pilnować czasu zaparzania, żeby nie przesadzić. One są takie dość konkretne i bardzo aromatyczne, więc jeżeli lubicie takie dość mocne zielone herbaty, to Wam tą polecam. Kolejna herbata, którą ostatnio kupiłam, to jest herbata, która kontynuuje mój wkręt na herbaty miętowe. To jest Bioactive Mięta, Imbir i Pomarańcza. Wygląda tak i to już jest herbata w saszetkach, więc zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli chodzi o zaparzanie. Bardzo ciekawy smak, bardzo wyczuwalny posmak imbiru i pomarańczy. I ostatnia rzecz, to ostatnia herbata, to jest herbata zielona, którą kupiłam ostatnio w Biedronce, bo mi się kończy inna. I ta jest też akurat w tych torebkach. I to jest herbata o smaku ananasowym.
sokiem ananasowym, nie wiem, zielona herbata, bardzo smaczna, aromat ananasa jest wyczuwalny, ale nie jest zbyt mocny, nie jest zbyt intensywny. Ogólnie ograniczyłam się do 3, bo jakbym wam miała przynieść więcej, to by był film tylko o herbatach. W każdym razie, ja wiem, że te herbaty, które są sypane, takie normalne, są generalnie lepsze jakościowo niż herbaty paczkowane. Przynajmniej tak się mówi, nie wiem czy tak jest, ale tak się mówi, że herbaty paczkowane niby są gorszej jakości. Natomiast ja przyznaję, że te herbaty są szybsze do zaparzenia i o ile mam czas i ochotę w ciągu dnia zaparzyć sobie taką herbatę sypaną, zieloną, czy taką, która się rozwija z pączka, taką kwiatową herbatę, no to to robię, a jak nie mam czasu, albo chcę szybko herbatę, albo rano, czy cokolwiek, to wtedy jednak wolę taką w saszetce. To jeszcze jedna rzecz, nie kosmetyczna świeca. W tym miesiącu najwięcej paliła się ta świeca, a przynajmniej na początku tego miesiąca i chyba najbardziej ją w tym miesiącu lubię i ogólnie spodobała mi się bardzo, bardzo. To jest oczywiście Bath & Body Works świeca z serii Aromaterapii. I to jest świeca antystresowa, eukaliptus i mięta. Te świece są bardzo intensywne, zawierają bardzo dużo olejów eterycznych, pachną jeszcze bardziej intensywnie, mam wrażenie, niż niektóre te świece z regularnej kolekcji, czyli takie po prostu przyjemnie pachnące. Ten zapach jest po prostu cudowny, on jest tak odświeżający. Ona aż gdzieś tu, tak wiecie, głęboko do płuc chyba wchodzi. To jest faktycznie zapach eukaliptusa z taką miętą na końcu. No po prostu tak można głęboko odetchnąć wąchając tą świecę. Jest cudowna i nie wypala się szybko, ku mojej wielkiej ucieszy, bo naprawdę dużo ją palę, a nie jestem jeszcze nawet w połowie, co mnie cieszy. Chyba ją trochę muszę teraz pooszczędzać. Bardzo przyjemna, szczególnie jeżeli macie możliwość podczas pracy czy podczas nauki odpalić sobie taką świecę, to wam polecam, bo naprawdę coś w tej aromaterapii jest takiego, że no naprawdę działa tak relaksująco i tak przyjemnie jest odetchnąć sobie i dać sobie chwilę wytchnienia, także szczególnie wam tą świecę polecam. No i to jest też taka świeca całoroczna. Jeżeli chodzi o kosmetyki, do pielęgnacji przyniosłam wam tylko jedną rzecz, a mianowicie krem, który pokazywałam wam w holu w zakupach z targów. I to jest krem ze starej mydlarni, krem, który jest wykonany na bazie takiej bardzo tłustej, na bazie oleju arganowego i masła shea, czy shea, jak wolicie. To jest krem, który jest pozbawiony silikonów, parabenów, PEG i olejów mineralnych. On ma w składzie głównie olej arganowy, właśnie masło shea, olej kokosowy, witaminy E, D-pantenol, proteiny jedwabiu i glicerynę, ale pochodzenia warzywnego, więc jest bardzo naturalny. Pojemność jest duża, bo tutaj jest aż 100 ml, więc to jest taki podwójny krem. I to jest krem, jeszcze się upewnię, tak, typowo do twarzy. Pachnie ładnie, delikatnie, takim kremem lekko perfumowanym. Ten zapach nie jest bardzo... Hej! Hej! Co tu się dzieje? A tak kotów. Misia, ty to jak lecisz, tak tajfun. To jest on, bardzo delikatnie pachnie. I dlaczego ja o tym kremie mówię? Kupiłam ten krem właśnie z myślą o zimie. I o pielęgnacji takiej typowo zimowej, albo właściwie może jesiennej na razie. Jestem cały czas w trakcie robienia zabiegów kwasami. Te kwasy wykonuję raz w tygodniu w poniedziałki. I moja skóra ogólnie jest sucha, a po stosowaniu kwasów jest jeszcze bardziej przesuszona. Tak mniej więcej przez 2 dni po zabiegu wraca do siebie. I oprócz tego, że stosuję różnego rodzaju maski, zarówno takie z tego programu, które nakłada się po zastosowaniu kwasów, oraz różnego rodzaju maski nawilżające, a właśnie jeszcze jednej masce wam muszę powiedzieć, to też chciałam krem, taki bardzo łagodny krem, czy na dzień, czy na noc, no na dzień nie, bo na dzień to filtry, ale krem taki na noc, który będzie bardzo łagodzący, kojący, natłuszczający. I powiem wam, że po tym kremie mniej więcej na buzi mam taki sam efekt, jak po zastosowaniu właśnie samego masła shea, czy samego oleju arganowego, czyli takie przyjemne wygładzenie, odświeżenie, buzia nabiera blasku. Jest naprawdę świetna. Jak jesteśmy przy maskach, to pokażę wam maskę.
którą dostałam od Elbiotiki. Dostałam dwa takie opakowania i myślę, że ona zasługuje tutaj naprawdę na pojawienie się w ulubieńcach, bo ja będę tej maski szukać w sklepach. Ja ogólnie lubię maski Elbiotiki. To jest taka na materiale, czyli wiem, że niektórzy mogą być sceptyczni do tego produktu nastawieni. Ktoś jakiś czas temu mówił w filmiku jakimś, że nie przepada za tym, żeby kłaść sobie coś, przepraszam, telefon, żeby kłaść sobie coś na buzię. Natomiast ona jest o tyle fajna, że ona jest podzielona na dwa kawałki. Jeden kładziemy sobie na część górną twarzy, drugą na dolną część twarzy, przez co ona fajnie przylega, lepiej niż takie, które są w jednym płacie. Pięknie dostosowuje się do skóry. No moja skóra, tak jak mówię, jest sucha. Ona mniej więcej, między innymi zawiera kolagen, złoto i kwas hialuronowy, więc działa bardzo tak przeciwstarzeniowo na cerę i nawilżające, wygładzające, więc rozświetlające, więc teraz jak dla mnie super. Ale do czego zmierzam? Że faktycznie cera, słuchajcie, pije tą maskę, dosłownie pije. Tu jest napisane, żeby ją po prostu zostawić przez 15-20 minut. Ja ją na buzi chyba trzymam pół godziny i ona była praktycznie sucha. Przeważnie te maski właśnie, takie, które są na jakichś materiałach, one nawet jak się zdejmuje, to są takie cały czas mokre. Ta z wierzchu, tej zewnętrznej strony była praktycznie całkowicie sucha i ona tak aż do buzi miejscami, słuchajcie, dostosowuje. Więc polecam Wam gdzieś ją naprawdę do spróbowania, jak gdzieś na nią traficie, to... I to jest też znowu produkt bez parabenów, bez SLS-u. Lakier, który mam w tej chwili na paznokciach, wspominałam Wam o tym, że muszę sobie taki lakier ciemny kupić, że miałam na takie ochotę, to jest... A co to taki jakiś brzydki tutaj jest? Essie w kolorze Soulmate 45. Przepiękny kremowy. Przepiękny kremowy lakier bez żadnych drobinek. Wyostrzyło się? Wyostrzyło się chyba. Bez żadnych drobinek. Fajny szeroki pędzelek. Dwie warstwy wystarczają. Te z Was, które miały kiedykolwiek lakiery z Essie, to wiedzą, że to są lakiery, które są warte swojej ceny. Co prawda takie 35 zł w Superfarmie to jest bardzo dużo, ale nie udało się kupić na promocji w Hebe go za 19 zł. Był jeszcze jeden, nad którym się zastanawiałam, taki ciemny, ale w końcu wybrałam ten. I jestem bardzo zadowolona. W tej chwili mam ten lakier już 6 dzień, tak? I lekko tylko końcówki są zjechane, nie wymaga jakiejś specjalnej poprawy. Kolejna rzecz to jest tusz do rzęs, do którego recenzję nagrałam i filmik macie podlinkowany na dole, to jest Essence Get Big Lash. Uwielbiam ten tusz, ja lubię mieć wielkie rzęsy, prawie jak sztuczne, takie oblepione tuszem, pokrubione, bardzo widoczne. I ten tusz pomaga mi ten efekt uzyskać, no może nie jest, oblepione to jest złe słowo, ale takie wielkie, grube, wydłużone rzęsy, dość dobrze rozczesane, rozdzielone, ten tusz pomaga mi ten efekt osiągnąć. I tak jak mówię, link do recenzji tego tuszu macie na dole. Kolejna rzecz to jest błyszczyk. Błyszczyk, który miałam między innymi na ustach w filmie o... W ostatnim filmie, co to było? W tym tagu. Kocham jesień. Nie wiem, czy słyszycie... A po prostu kot dostaje jakiegoś schiza totalnego. To jest błyszczyk MAKA z kolekcji z serii Lip Gloss w kolorze Citru. I on jest o tyle fajny. I on jest o tyle fajny, że to jest kolor taki jakby nude, ale jednocześnie, tak jak mówi producent, to jest kolor, tak jak mówi nazwa, to jest citru. Czyli on jest taki jakby lekko przezroczysty, półtransparentny. Cały czas widać jakby nasze usta pod spodem. To nie jest taki totalnie zakrywający usta kolor. Lekko rozjaśniający, świetny na co dzień. Bardzo mi się podoba. I polecam go Wam. Ja Wam powiem szczerze, zresztą chyba część z Was o tym wie, że nie jestem największą fanką błyszczyków, ale mam w sumie, zainwestowałam w sumie w 4 błyszczyki z MAKA i powiem Wam, że są to moje ulubione błyszczyki. One są bardzo gęste, przez co lepią się do ust i wiem, że dużo dziewczyn ich nie lubi ze względu na to chociażby, że się włosy do nich kleją. Ja jak mam rozpuszczone włosy, to nie nakładam błyszczyka po prostu, bo też mnie to wkurza. Ale jeżeli chcę nałożyć na usta coś na szybko, teraz na przykład mam z MAKA drugi, który mam taki jasny, ale nie pamiętam jak się nazywa nazwa. Pretty Plush chyba. Jak chcę coś na szybko, to są produkty, które się bardzo długo utrzymują, kilka godzin, właśnie przez to, że są takie gęste, więc coś za coś. Dalej pędzelek, w którym zakochałam się po raz drugi, to jest Inglot 4SS. Popularny pędzel, bardzo, bardzo uniwersalny. Słuchajcie, to jest pędzel, którym
Przepraszam, jakieś imię. To jest pędzel, którym nałożymy, roztrzemy korektor pod okiem, którym przypudrujemy korektor pod okiem, nałożymy rozświetlacz, wykonturujemy precyzyjnie buzię, nałożymy róż na policzki, gdzieś jakiś korektor dołożymy, miejscami się jest taka potrzeba, nałożymy cień na całą powiekę i przypudrujemy twarz, bo często i gęsto można tak robić, że nie trzeba pudrować całej twarzy, to znaczy na przykład pudrujemy tylko lekko środek czoła, okolice nosa, brody itd., a policzki zostawiamy z samym podkładem, na przykład, żeby stworzyć, wiecie, taki bardziej lśniący efekt. I ostatnia rzecz, którą w tym miesiącu używam też bardzo często, to jest krem BB z firmy Biorica o pojemności 50 ml, kolor numer 3. I właściwie, słuchajcie, to jest wszystko, co potrafię Wam na temat tego kremu BB powiedzieć, dlatego że dostałam go z Londynu od Baby Jane Hudson, a ona tam ma jakieś takie swoje, wiecie, drogi zamawiania takich produktów. Z tego, co kojarzę, to jest produkt koreański. Tutaj z tyłu niestety nic nie jest, ani w języku angielskim, ani jakimkolwiek języku, który bym znała, więc nic Wam na ten temat tego produktu nie powiem. Nie jest to też produkt, który jest bardzo znany na, przynajmniej na YouTubie, szukam jego recenzji, za dużo ich nie było. Świetny krem BB, ten to jest taki prawdziwy krem BB, tak? Czyli produkt, który jest wielozadaniowy, który przepięknie wygładza cerę, ujednolica, ma fajny, jasny kolor, jest taki pielęgnacyjny, faktycznie buzia po tym jest dość gęsty, delikatnie pachnie i faktycznie widać, że buzię pielęgnuje. Kiedy zmywam makijaż, to no kurczę, no to jest tak, jak powinno być. Tak, jak powinno być po BB kremach. Tutaj nie wiem, czy coś będzie widać, ale on jest taki, wykończenie zostawia buzię taką satynową, świeżą. Taką właśnie, jak powinien zostawiać BB krem. Dobrze, moi kochani i moje kochane, to już wszystko, jeżeli chodzi o ulubieńców tego miesiąca. Dajcie znać, czy macie Wy jakiś ulubiony produkt, nie wiem, ulubioną maseczkę, herbatę, krem, coś z kosmetyków, jakiś pędzel albo świecę. Chętnie poczytam, no bo może czegoś ciekawego się też od Was dowiem. I do następnego razu.